Cześć, witam was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Resident Evil Village. Słuchajcie, no właśnie, co w dzisiejszym odcinku zrobimy? Po pierwsze, chciałbym dostać się do tego skarbu. Dom ze skarbem przy brzegu rzeki. Kurczę, tego nie pamiętam, gdzie to było? To było wejście do zamku, ale to nie, to tędy się chyba wchodziło do zamku jakoś tak. I tutaj. Ale jest przejście tutaj, jakieś wejście do zamku obok, więc będziemy musieli tutaj wejść. I jeszcze została nam tutaj studnia. Co też to uczynimy. Zrobimy to i zobaczymy, co tam ciekawego się dzieje. Widzę, że tutaj się zwierzyna kolejna pokazała przy cmentarzu, na cmentarzu, tak? A tam, gdzie powinniśmy w zasadzie według gry podążać, bo no, takie wskazówki dostaliśmy. Od kolejnego z rodzinki wariata. Dobra, to ale my najpierw pójdziemy sobie, słuchajcie, przebadamy to, co tutaj mamy. Skoro mamy tutaj, kurczę, nam się tu zjechała, z poprzedniego odcinka zjechała nam tutaj drabina. Słuchajcie, teraz tak, zrobimy sobie przegląd malutki. Tu mamy tak, pistolet, spoko, amunicji mamy sporo, 8 na 18, no bardzo dobra broń i jeszcze z tej żeśmy w ogóle nie strzelali. On strzela, to jest broń, ja tu, wiadomo, to nie jest Magnum, to jest jakiś rewolwer, Colt, ale strzela pociskami Magnuma, od Magnuma i on musi mieć niezłe bicie. Dobra, ale idziemy, słuchajcie, zobaczymy. Zobaczymy, co tutaj się nas spotka. Kurczę, kawał drogi. Matko jedyną. Okej, tu jest woda. Co tu jest? Okej. Okej. Jakieś pułapki. Teraz tak. Jakieś, kurcze, pułapki. Zamknięte od drugiej strony. Dobra, tu widzę jakieś, kurcze. Coś trzeba chyba będzie z tym robić. Czekajcie, tu czy można... Tak, tu wskoczyć nie wskoczymy. Nie wskoczymy, nie wskoczymy. Nie wskoczymy, no bo i ten upośledzony. Rękę ma O, mina. Elegancko. I ten upośledzony, a słuchajcie, no rękę ma złamaną, czy tam w palce, pancer, a skakać nie potrafi. Dobra, i teraz co ja mam tu zrobić, słuchajcie? Kurczę, czy to można jakoś przesuwać? Za bardzo? No to jakby ten wózek coś tu... To teraz tak, czy tak, czy to coś, on jest do czegoś przymocowany. Czekajcie, 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 czekajcie. Nie. A ja, to można przesuwać go? Kurczę, chyba nic. Kurde. Czekajcie. Tu jest kolejny wózek. Ale tu nic. Nie, czyli tu jest chyba wyjście będzie.
Ale to na razie tutaj nic nie działa. Trzeba będzie kiedy indziej przyjść. Tam jest jakaś skrzynka chyba. No bo wskoczyć nie... Przecież słuchajcie, no przecież stąd skoczyć tu, później tam, wejść tam. No upośledzony ten Ethan jest. Upośledzony. Nic nie mogę tu zrobić. Nic tu nie działa. Wydaje mi się, że po prostu będzie można tym wózkiem jakoś może przemieszczać i to za pomocą jakichś wag, przeciwwagi, nie? To będzie działać. Na razie nie działa. Dziękujemy. Pocałowaliśmy klamkę. O, już coś jest. Wytrych. Wytrych, ale nie, to nie jest na wytrych. To jest z drugiej strony. Tak, to jest zamknięte z drugiej strony. No właśnie. A i tak my mamy chyba, słuchajcie, mamy nawet dwa wytrychy. Musimy to jeszcze mięcho jedno dać. Ryba najwyższej jakości. Dokładnie. Nawet jeszcze tutaj mamy ryby dwie. Także spoko. Mamy sporo, słuchajcie, tego. Niedługo to tam, to trzeba będzie tutaj ładnie poukładać, bo nam się tutaj nic nie zmieści. O. No ale to słuchajcie. O, elegancko, słuchajcie, patrzcie. O, lubię takie przemieszczanie pucelków. Dobra, wracamy. Wracamy, nic tu po nas. Innym razem. Nie wydaje mi się, żeby tu coś można było strzelić. Odstrzelić. Te łańcuchy na pewno nie. A tu by były jakieś, że można byłoby ten wóz. Coś. Nie. Nie ma. Będziemy musieli tu wrócić. Idziemy. Idziemy na górę, słuchajcie. Sobie zasejwujemy, tak czy siak. Bo tutaj blisko jesteśmy. Wejdziemy sobie. To idzie tutaj, sobie zasejwujemy. Idziemy, słuchajcie, zwiedzić. No właśnie. Czekajcie. Czekajcie. Zaraz. Nie tutaj. Nie. Skąd było, żebyśmy się nie zgubili? Czekajcie, stąd żeśmy przyszli. Chyba tutaj. Czekajcie, tu? Nie. Zamknięte. Czekajcie, kurczę. Aha, bo my żeśmy... Chwila, my żeśmy łódką przypłynęli. Czyli tutaj będzie można wejść. Chyba. No dobra. Baronowej tu już chyba nie ma, nie? Żeśmy ją udupili. O, dobra. Co tu mamy? Czy będziemy tędy mogli wyjść? Tak. Teraz trzeba by zapalić pewnie tu i tu. Okej. Tu jest zamknięte.
O kurde. No, tu jeszcze coś jest ciekawego, że można będzie. Coś tu jest w tym pomieszczeniu. A, tu coś jest. Do karabinu snajperskiego. O. Dobra. Czyli co, machamy? Nie? Chwilunia. Czemu nie możemy tym machać? No nie wierzę w to, żeby... No, czemu nie możemy tym machać? Oha, okej. Okay. Cześć. Kurde. Gdzie? Ej. No już tu. Kurde, no. Przeszkadza mi to. Dobra. Tam coś jest. Siemano! Amunicji mamy od tego. O, nic nie dał? Chciał tylko... O, kolejny wychodzi. Do strzelby, elegancko. No ale co, tak będą się pojawiać? To ja chcę to zamknąć. Kurczę, czyli co, będą się tak pojawiać, tak? To już wszystko by tu było? Chyba tak. Kurde. Da się go... On płonie! Wow. No, najgorsze jest to, że tutaj nic z nich nie wylatuje, więc... Musi się śpieszyć, słuchajcie. Żeby to podpalić. To jest najgorsze. Nie wiem, jak to podpalić. Nic nie ma. Mam kolejny już. Nie, tam się tego nie da. Tu go trzeba skierować. Chodź. Chyba.
Tak mi się wydaje. Tylko że... No chodź. Chodź, młodzieńcze. Tak to jest, jak chyba... A, jaki cwany. To jest właśnie zabawa. Jak to jest, się bawi zapałkami. No chodź, 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 bo zaraz zdechniesz mi co. Chodź, chodź, tutaj, machnij tu. Biorę, biorę, statuetka złotej damy. Czy coś tu jeszcze jest? Jest jeszcze coś. Biorę. Czy coś jeszcze jest? Czy ja to... Wziąłem. Wszystko wziąłem, tak? Nic tu nie ma. No ale spoko, sprytne to, słuchajcie. Czyli ja wziąłem już to wszystko tutaj stąd. Wziąłem to wszystko stąd. Ale teraz pytanie... Jak tutaj? Co tutaj zrobić? Kurczę, nie wiem. Nie wiem. Czy wszystko wziąłem? Zobaczymy później w tym. No wszystko wziąłem. Dobra. Chyba wszystko wziąłem. Idziemy. No ci się chyba uspokoili. Tak, tu jest wszystko wzięte. Dobra. Nawet się uspokoili. Kurczę, pytanie trochę dziwne, że tam nie można jeszcze... Słuchajcie, bo tutaj jest wszystko... Jeszcze zerkam. Zapiszemy sobie. Co by sobie nie... Kurczę, jeszcze raz muszę tam zejść. No, nie wiem. Może coś przeoczyłem, przegapiłem? Jeszcze raz zejdziemy. Kurde, ale chyba nie. Chyba nie, nie wydaje mi się. Może tam w coś strzelić, kurde. Kopco. Nie, tutaj. Nic nie ma takiego. Kucać mogę, słuchajcie. Czekajcie, może. Pierdoła. No wiadomo, no z shiftem się z... Jezus, pierdoła ze mnie. No dobra. Czyli jest możliwość. Co tu mamy? Bomba. Rurowa. Okej, okay. Co to? Czyli tak, teraz nie mogę przejść tutaj. Coś trzeba byłoby podnieść. No, sprawdźmy, co tu to jest. No i teraz tak, no to, które to kliknąć? Aha, wciśnij. Chyba tu, no wciśnij to. Okej. Okay. Pchnij. Czekajcie. Ale to... Nie wiem, czemu mam to pchnąć.
być może wiem dlaczego. Bo pewnie już tutaj się nie da. Jak to pchnę, to będę miał drogę, żeby tu i tam. No dobra. Co? Nie no, trochę słabo. Dawaj, pchaj jeszcze. No. Czekaj. Tylko co mi to dało? Aha, pchnij. Ale to... Okej. Nie wiem co to dało. Jak jest tu przejść mogę chyba? Mogę? Aha. No nie wiem, takie dziwne. Tu jeszcze jest. Okej. Pociski wybuchowe. Aha! Tam zejście na dół będzie. Okej. Tylko teraz tak. Dobra, weźmiemy jakąś lepszą broń sobie tam. Pociski. Co tutaj jest? Duży rubin o barwie gołębi krwi. Uuu, ciekawe. Magnum. Pociski Magnum. Jeszcze coś jest. Oprócz wideł. Coś żeśmy tutaj... wszystkiego nie znaleźli. Ale co? Co mi tu było jeszcze? Nie mam zielonego pojęcia. Sprawdźmy sobie jeszcze ten... O, do połączenia! No, to teraz słuchajcie, mamy, to jest to chyba. Najpierw sobie obejrzyjmy go. Jak w ogóle wygląda. No taki kurczę. Rubinek ładny. A jeszcze to, żeśmy. Statuetka przedstawiająca wizerunek Dimitrescu. Cóż za narcyzm. My coś podobnego już widzieliśmy, nie? No. Ze złota chyba. I teraz możemy ten rubin, moim zdaniem, połączyć z tym. Potwierdź. Tutaj. No i teraz, słuchajcie, to musi coś być warte. Teraz to musi być coś warte. Bardzo cenne. Dobra. Teraz tak. Pocisków mamy dosyć sporo. Dobra. Nie wiem, czy, co tu jeszcze. No ale widzicie, coś jeszcze żeśmy tutaj nie... Coś żeśmy tutaj jeszcze... przegapili. Być może jakiś diamencik, który gdzieś tam się odbijał. Teraz go już nie widzimy. Trudno. Ja go tutaj nic nie widzę, słuchajcie. Nic a nic. Dobra. Ale spoko, no trudno. Mówi się trudno. Bo widzicie i w tym pomieszczeniu chyba, tak? Kurczę, no. Ale ja tutaj nic nie widzę. Jak zwykle ślepy.
Jak tak, kurczę. Co on sobie tu śpi? No, to jakieś tortury tu. No. Proszę mnie tutaj nie straszyć. Nie. Dobra. Trudno. Słuchajcie, trudno. Nie dla psa kiełbasa. Było, minęło. Już teraz chyba nawet się nie da. Nie dałoby tego tam wrócić nawet na górę i się rozejrzeć. Trudno. W każdym bądź razie mamy nawet niezłe skarby, także wracamy, słuchajcie, wracamy. Dobra, zasejwujemy, oczywiście. I wracamy, słuchajcie, łódką. Wracamy, słuchajcie. O, tu jest to było przejście, słuchajcie, tymi mostami. Wracamy do naszego hrabiego. Czyli niestety to nie jest nasza droga ucieczki. Stąd. Coś? Dobra. Jest nasz hrabia, spokojnie. Dobra, tutaj brakuje już więcej nam jakiegoś, znaczy już tylko jednego elementu. Słuchajcie, nie wiem jeszcze, czy nie wrócimy się, słuchajcie. Tutaj po ten skarb. W sumie to tylko pieniądzory. Dobra, ale najpierw weźmiemy pogadamy z hrabią. Siemano! Przede wszystkim kuchnia. Chciałbym ci dać. A czekajcie, tutaj jeszcze. Czekaj. Nie. Tu ryba. Aha, okej. Okay. Dobra, to tak, tu ryba. Aha, tylko jedną chcesz. Dobra, to potwierdź. Tak, tego nie mam jeszcze, ale mam tutaj jedną. A, i tu jedną rybę, dobra. To tu na bank i też tu na bank. No i dobra, i tutaj też. Dobra, czyli tutaj jest już ok. Jeszcze 5 ryb brakuje nam, zwykłych. Dobra, a tutaj nam brakuje, słuchajcie, mięsa. Mięsa, 4 mięsa brakują. 4 mięsa i 4 rybki. Nie, i 5 rybek, przepraszam. Tak. No dobra, dobra, to już zbywamy. No, nie nazywaj przyjacielem, bo ja nie wiem. Ty to słuchaj, jesteś cwany. My tu ci wszystko przynosimy, siedzisz tam, a ty wiesz o wszystkim, a nic tam nie za bardzo mówisz. 8 tysięcy, słuchajcie, czy to jest kurwa tyle warte? Zobaczcie, 20 tysięcy statuetka, a tu 50 tysięcy. Kurczę. Kurczę. Nice. Zobaczcie, mamy 70 tysięcy. To monetę, kurczę, nie wiem, czy antyczna moneta. Tylko 8 tysięcy? No dobra, sprzedamy ją. Potwierdź. Tak.
Where did you get your hands on such a thing? A, no właśnie, widzisz. Widzisz. Się chodzi, się ma. Dobra, teraz tak, snajperka tu nie widzę, nie, tutaj też nic, dobra. Teraz zasoby, słuchaj, co ty masz tu za zasoby? Wszystko to nie, modyfikacje broni. Na razie nie, tutaj bronie te ostatnie, to nie, czyli nic więcej nie masz dla mnie. Nic więcej. No dobra, to słuchaj. Tak, tak, dobra. Apteczki mamy dwie, min mamy pięć. Taki mamy nieporządek tu, słuchajcie. Może troszeczkę, kurczę, weźmiemy sobie, poukładamy. Bym wiedział, słuchajcie, na czym stoimy. Tu mamy, tak. Amunicję, słuchajcie, bym wziął. Czekajcie, tutaj broń. Czekajcie, weźmiemy tak. Może nawet tu nożyk, teraz tak. Tą dam tutaj. Broń, teraz tak. Tą damy tu. I to damy tu. I to damy tu. I teraz tak. To weźmiemy sobie tu. To weźmiemy sobie tu. I teraz tak. Nawet kurczę. Może inaczej jeszcze. A, widzę, że się nie za bardzo da to zmienić. Nie, no da się. Powinno się dać, słuchaj. Czekajcie. Wybaczcie, że ten, ale... Aha, no okej, okay, jeszcze tutaj musimy... Ale chciałbym to wszystko sobie tak poukładać. Okej. Okay. Dobra, i teraz tak. Tu mamy... To nie możemy tego przemieszczać? No właśnie. Mamy tak, 5 min, 2 bomby rurowe, 2 wytrychy. Ok, i teraz tak, mamy tutaj dwie apteczki. Tu co otrzymamy? Teraz tak, do karabinu snajperki. Do snajperki ile mamy? Pistolet, do strzelby. Tutaj do karabinu snajperskiego mamy tak. Nie wiecie co to. O, tak. Snajperskiego. Tu mamy tyle. Spoko. Teraz do pistoletu byśmy zobaczyli, ile mamy do pistoletu. Mamy tutaj. To jest do pistoletu. Teraz mamy do naszego shotguna. To jest tu. Tu. I teraz tak, to są wybuchowe, a do magnuma mamy mało, do magnuma ogólnie. I teraz tak, wybuchowe, to są wybuchowe, no wybuchowych, a to są błyskowo-hukowe, to są hukowe, a czyli wybuchowych mamy tylko, nie wiem co te hukowe, pociski uderzające oślepiającym światłem. Ale dla kogo? Po co, na co mnie? Ja potrzebuję tego, kurczę, wybuchowego. Ja potężny, ja wolę zabić niż ogłuszyć. No dobra, słuchajcie, mi się wydaje, że na tym zakończymy dzisiejszy, słuchajcie, odcinek. Trochę żeśmy tam pozwiedzali do końca. Coś nam się tam nie udało zebrać, niestety. Ale zrobiliśmy coś, także zawsze do przodu. No i pchniemy teraz w następnym odcinku fabułę już do przodu, bo pójdziemy już w stronę cmentarza, tam gdzie kazali nam iść. Więc zasejwuję sobie tutaj przy hrabim. No i słuchajcie, mam nadzieję, że się wam odcinek podobał. Słuchajcie, dzięki w ogóle, że jesteście, że dalej oglądacie w ogóle tą serię, bo tą serię chciałbym dokończyć, tą grę do końca. Chyba dużo już nam nie zostało, no bo w zasadzie 2/3. No, znaczy nie, przepraszam, jakie 2/3? Może nie, bo tak rodzinek, tym jest 4 plus ta cała szefowa, no to jest ich 5.
Dobrze mówię. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli zrobiliśmy już trzy rodzinki, żeśmy. Bo tak, tą Dimetresku. Jeszcze nawet na mapie można to zobaczyć bardziej. O, zobaczymy tak. Czyli tak, Dimetresku żeśmy się pozbyli tutaj, tej pani. Później pozbyliśmy. No właśnie, jeszcze nie mamy tego skarbu jednego. Później pozbyliśmy się, przepraszam, tej lalki. Później pozbyliśmy się tego gluta. No i idziemy, słuchajcie, po tego, czyli tego z początku tej gry, co nas tam do zamku, jak wchodziliśmy, pamiętacie? Co nas, to jest, no tam mocarny musi być koleś. Bo on w zasadzie, to on wydaje się taki, słuchajcie, no... Myślałem, że to w zasadzie nam pomoże, nie? Że to on nam coś tam pomoże, będzie wskazywał nam drogę, a tu się okazuje, że nie. Jeszcze słuchajcie, co dalej? Pamiętam jeszcze takiego jednego wielkiego Yeti, kurczę, to nie Yeti, taki facet z takim młotem wielkim. To może on był, słuchajcie, się przemienia. Bo on tamten też coś używał, takiego młota, już nie pamiętam. Tak dokładnie, ale może dobrze kombinuję. Słuchajcie, dawno dziennika żeśmy nie czytali, nie oglądali. No właśnie, tutaj jest... czekajcie, bo tutaj... Czekajcie, to... I teraz... No właśnie, tutaj jeszcze żeśmy dużo nie oglądali. W końcu dorwałem trzeci flakon, ale ten dupek Moro zablokował wyjście. Muszę znaleźć inną drogę na zewnątrz. Jednak coś jeszcze mnie niepokoi. Mówił coś o tym, że Miranda chce odzyskać swoje dziecko. Mam przeczucie, że nie chodzi o Rose. A mi się wydaje, że chodzi o Rose. Natknąłem jezioro. Natknąłem się na Chrisa i jego pachoły w chacie obok jeziora. Wydaje się, że coś tam badali. Co oni kombinują? Miałem tak wiele pytań, ale zaatakowała nas ta wielka ryba, którą jak się okazuje był Moro. Muszę się stąd wydostać. Tyle, że Moro mówił, że wyjście jest pod wodą. No to już mamy. 9 lutego. Popołudnie. Słuchajcie, to się wszystko jednego dnia dzieje. To się wszystko jednego dnia dzieje. Moro leży i kwiczy, a ja niemal wydostałem się już z jeziora. Z nagła pojawia się nie kto inny jak ostatnie dziecię, Heisenberg. Nie zrobił tego osobiście, jak można się było domyślić, ale na starym, zakurzonym telewizorze. Powiedział mi, że ostatni flakon jest w jakiejś twierdzy. Nie pozwolę, żeby wszystko szło po jego myśli, ale w tej chwili nie mam za dużo wyboru. Oby nie robił mnie w balona. A mnie się wydaje, że słuchajcie, to my będziemy jakby... Kurczę, no coś mnie tak, nie wiem, korci... Takie, znaczy korcą mnie takie myśli, że wydaje mi się, że no za łatwo... Znaczy... no bo zabieramy wszystkie te flakony, nie? Zabieramy wszystkie te flakony, dajemy na ołtarz, że niby... No, poćwiartowana ta nasza niby córka i teraz da się ją uratować, ale kurczę, na ołtarzu tak coś czuję, że my ją wskrzesimy, ale to będzie nie to, co byśmy chcieli. I po prostu mi się wydaje, że to my będziemy musieli, to znaczy my będziemy potrzebni do tego wskrzeszonka. Nie wiem, tak, coś dziwne mam przeczucia, że to nie pójdzie w dobrą stronę, nie? Dobrze, tutaj nowe mamy wszystko, ale nie, tutaj ogląd ostatni testament Wezela, zbiornik wodny, geotyczna ryba, wymiana korb, pamiętnik Moro, no właśnie. Nie zależy, no właśnie, ale matce chyba jakoś wcale na tym nie zależy. Ceremonia nie może się obyć bez udziału nas wszystkich. Ale matce chyba jakoś wcale na tym nie zależy. Zobaczcie. Matka powiedziała, że Rose to naczynie. No właśnie. Z takim pojemnikiem matka może odzyskać swoje prawdziwe dziecko. Nawet jeśli było martwe przez długi... Czyli ona chce odzyskać... Aha. Rozumiem. No tak, tam było coś powiedziane. Ja to już zapomniałem o tym. Że ona chce prawdziwe dziecko i to nasza Rose będzie potrzebna do tego. A jeśli to zrobi, wtedy co się stanie ze mną? Nie jestem jej prawdziwym dzieckiem. Czy mnie opuści? Nie chcę tego. Nie. Dziennik eksperymentów Moro, no właśnie. Dałem mi do dyspozycji górę, teraz mogę przeprowadzić dużo eksperymentów z Kado. Moje własne tajne laboratorium. Dzięki eksperymentów Moro przeprowadziłem dzisiaj 3 eksperymenty z Kado. No właśnie, dziennik. Muszę to karmić. No, zamknąłem to coś w klatce, teraz muszę to karmić. Wyniki analizy.
A analizy. No i ci ludzie właśnie, co zbierają to wszystko. Szuka Miranda. No, ciekawe. Gotowanie, no to już mamy. No i porady, to już tutaj nic nie mamy. Ciekawego, dobra. Dobra, słuchajcie, teraz ja to jeszcze raz zasywuję, żeby to było tak, że już to czytaliśmy. Dobra, słuchajcie, widzimy się w następnym odcinku. Także dzięki jeszcze raz, że jesteście, dzięki, że oglądacie tę serię. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!